That was amazing. Ja myślałam, że to się przekręci razem z nami. Szok, ale petarda była. Dzień dobry, Polsko. Hej, servus. Witamy. Witamy! Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy z... Anakondy! Andamandy! Największy aquapark na wyspie Phuket. Spędzimy tutaj cały dzień. Będziemy chcieli wam pokazać jak najwięcej atrakcji, ale też opiszemy jak wygląda od strony organizacyjnej cały park. Dojazd jest tu bardzo prosty, kilkoma dużymi drogami można dojechać. Po dojechaniu jest bardzo duży parking naziemny oraz kolejny parking jest podziemny. Są ludzie, którzy prowadzą na parking, także ze strony logistycznej dojazd oraz zaparkowanie jest perfekt. Teraz wchodzimy do środka i zobaczymy jak tam dalej atrakcje, jak dalej inne rzeczy, na które chcemy zwrócić uwagę i które chcemy wam przekazać. Chodźcie, chodźcie z nami, pokażemy, bo... Wszystko pokażemy wam na bieżąco. Chodźcie z nami. My kochamy z nami, będzie jeszcze fajna nie możemy zabawa. Doczekać. No to wchodzimy do środka, zabawę trzeba zacząć. Ja już z daleka widzę jakieś dziwne stwory. Tu jest takie pomieszczenie do modlenia się. Ogólnie jak na razie wygląda to bardzo fajnie, imponująco. Tak naprawdę jeszcze nic nie widzieliśmy. Wchodzimy głębiej. Rozmieścimy gdzieś się tam na leżakach. No i zacznie się prawdziwa przygoda dopiero. Po zejściu na dół odbieramy ręczniki. Ręczniki znajdują się też na górze. I kolejnym etapem są szafeczki. W bardzo intuicyjny sposób otwierane. Najpierw wciskamy booking, przyciskamy zegarek. Monitorek nam pokazuje, która szafka jest wolna, wybieramy tą szafkę, ona się otwiera. Natomiast kiedy chcemy otworzyć szafkę, to podchodzimy jeszcze raz, wciskamy tylko open locker, przykładamy zegarek i szafeczka się otwiera sama. Cały ośrodek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, dla osób na wózkach. Są windy, jeśli chodzi o przejście z pierwszego piętra na parter. Dodatkowo nie ma żadnych schodów, wszystko jest płaskie, a tak wygląda cały park. Powiem wam ciekawostkę. W parku wodnym, w którym się znajdujemy, jest najdłuższa leniwa rzeka w Azji Południowo-Wschodniej. Pokażę wam ją. Zapraszam. Ma ona 550 metrów długości. W parku jest bardzo dużo atrakcji dla dzieci w każdym wieku. A zjeżdżalnia, którą wam pokazywałem, jest w formie wyścigów. I siada się właśnie na takie niebieskie, otwarte bobsleje, że tak to nazwę. I zjeżdża się właśnie na szybkość. Kto będzie pierwszy? W parku nie mogło też zabraknąć miejsca do zjedzenia obiadu. Jest tutaj kilka restauracji. Zaczyna się od grilla. Dalej jest kuchnia amerykańska. Potem drineczki. Dalej są smaki Tajlandii oraz kuchnia indyjska. Oprócz tego są jeszcze przysmaki dla małych dzieci, nie tylko dla małych dzieci, o pani nam macha, hello, sawadika i dodatkowo tam widzicie jakieś szejki, lody, coś w tym stylu. Także i można zjeść i można się dobrze pobawić. Pokażę wam dalszą część parku. A tutaj przed nami jest największy hardkorek, na którym jeszcze nas nie było, ale jestem pewien, że tam muszę dzisiaj wylądować, tylko pójdę tam po południu, jak już będzie mniej wiary na... O, coś tu strzeliło. Jak będzie mniej wiary na parku.
Może będą krótsze kolejki. Tu jest też grubo, tu jest taka tuba. No, ta jest najdłuższą kolejką. Kawka. I tutaj taka zjeżdżalnia dla mniejszych dzieci, ale wcale nie taka lajcikowa. A to jest najdłuższa leniwa rzeka. Ponad 500 metrów. I na koniec was zabiorę do świata koralowców, czyli dla strefy dla najmłodszych dzieciaczków. Też bardzo fajnie rozbudowanej, wiele się dzieje. Przyjście tutaj z dziećmi, z rodziną na cały dzień. Braknie czasu, żeby wszystkie atrakcje zwiedzić, a dzieciaki się bawią wyśmienicie. Ja widzę po Mai i po Zuzi, że one nie siadają. Pytam się Mai, czy jest głodna, ona nic nie chce na razie jeść. A to dlatego, że jest tak zafascynowana tymi wszystkimi atrakcjami tutaj się znajdującymi. Zresztą zobaczcie sami. That was amazing. Ja myślałam, że to się przekręci razem z nami. Szok, ale petarda była. I po drugiej stronie znajduje się kolejna strefa restauracyjna. Tutaj możemy sobie zjeść pizzę kuchni włoską. Dalej widzimy amerykańska. Tutaj bar na pić się wina, koktajlu, piwka. Później jest kuchnia azjatycka. I na koniec kuchnia tajlandzka, tajska. Co za ekipa!
No to tak jak mogliście zobaczyć na filmie, jest tutaj mnóstwo atrakcji dla maluchów, dla średnich dzieciaków, dla młodzieży i nawet dla dorosłych, dla takich jak ja, bo skorzystałem z wielu atrakcji, które mega mi się podobały. Jeszcze kilka przede mną, ale to też będzie później pokazane w dalszej części filmu. Ogólnie spędzić tutaj dzień to można powiedzieć 5 minut, jak pstryknięcie palcem. Dojazd do tego miejsca jest bardzo prosty, bo można tutaj w prosty sposób dojechać z Patong, można w prosty sposób dojechać z Phuket City, z lotniska, z wielu miejsc na wyspie Phuket. Bilety nie są drogie, bilety można kupić przy kasie, bilety można kupić online, można kupić w stoiskach turystycznych, których w Tajlandii jest mnóstwo na każdym kroku, o co się w ogóle nie musicie martwić. Szczerze polecam to miejsce, jest naprawdę wiele do zrobienia, brakuje dnia, żeby te wszystkie atrakcje obskoczyć, a co najważniejsze, dzieci są przeszczęśliwe, dzieci nie siadają na chwilę nawet na ręcznikach, na fotelach, nawet pytałem Mai, czy jest głodna, ona nawet nie ma czasu, żeby zjeść, bo jest tutaj tyle atrakcji, ma jeszcze przyjaciół, są tutaj dwie zaprzyjaźnione z nami rodziny, także spędzamy taką wspaniałą niedzielę i jeszcze raz, jeśli przyjedziecie na Phuket z dzieciakami, nawet bądź bez dzieciaków i będziecie szukali fajnego miejsca do spędzenia wolnego dnia, to szczerze polecam Park Rozrywki, Park Wodny Andamanda. Pozdro! Pozdrawiamy wszystkich z Andamandy! I teraz na 1, 2, 3! Cześć Polska! O nie! No to Mariusz właśnie wszedł na jedną z kolorowych zjeżdżalni w tym akwaparku. Mało osób tutaj się odważyło zjechać. Zobaczymy, czy on się odważy. No to lecimy na największy hardkorek. Trzeba wejść. Potem wciskają do tej tuby, którą zaraz pokażę wam. I bum! W dół. Przez chyba 5 minut. Najgorszy moment to jest jak tam stoisz i ci odlicza. 3, 2, 1. Znikasz. Leci sam. Lecimy! 三 To czas na głównego bohatera Mario Bros. Leci. Miałam oczy przerażone. Brawo. Brawo Mario. Widać było strach w twoich oczach. We dwójkę.
Żaden strach nam nie jest w ogóle dla nas ważny. Każdy strach pęka i jest tylko taki malutki. Dokładnie. No i taki też bar wodny. Cieplutka woda, do którego nie trzeba iść, tylko można... dopłynąć. Poproszę piwko. Kończymy przygodę z Andamandą. Dzień był wspaniały, piękny. Teraz park wodny jest przepięknie oświetlony. My się kierujemy już w stronę tej złotej bramy. Przebierzemy ciuchy i lecimy gdzieś jeszcze na jakąś kolacyjkę coś zjeść. Dzień się kończy, o jeszcze, tak, Trisha. Dzień się kończy, dziękujemy, że byliście z nami, dziękujemy, że oglądaliście ten odcinek. Mamy nadzieję, że wam się spodobał. Zuzia, masz coś jeszcze do powiedzenia? Nie zapomnijcie o subskrypcji i łapcie w górze, no i co, do zobaczenia. Bye, bye. Pozdrawiamy tą wspaniałą, dzięki, tą wspaniałą ekipą. Dzięki. International Team. Pozdrawiamy.